Zjednoczone Emiraty Arabskie opublikowały zdjęcia córki miliardera z Dubaju, której publicznie nie widziano, odkąd w marcu tego roku próbowała wyjechać za granicę, informuje CNN. Na zdjęciach z 15 grudnia księżniczka jest z Mary Robinson, byłą prezydent Irlandii i byłą komisarz ONZDS. Praw człowieka. 33-letnia Lepita Al Maktoum jest dubajską księżniczką, córką emira Dubaju Muhammada ibn Rashida Al Maktoum. Jej ojciec jest także premierem i wiceprezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W marcu bieżącego roku kobieta próbowała uciec z ZTA jachtem. Towarzyszyli jej Jaubert oraz najlepsza przyjaciółka Tina Jouhainen. Grupa próbowała dostać się do Indii, ale chwytali ich komandosi. W wywiadzie dla 60 Minut Jouhainen zdradziła, że żołnierze wkroczyli na pokład i zaczęli im grozić śmiercią. Biciem zmusili ich do opuszczenia pokładu. Latifa kopała, krzyczała, walczyła o swoje życie, relacjonowała. Po przybyciu do Dubaju, obcokrajowców wtrącono do więzienia. Wypuszczono ich dopiero po naciskach ze strony Zachodu. Jouhainen nie ma jednak pojęcia, co stało się z księżniczką. Nie wiadomo, czy nadal żyje. Nikt nie miał bowiem od niej żadnych wieści. Niewykluczone, że Latifę po raz kolejny zamknięto w więzienia. Jak zdradziła Jouhainen w 2002 roku, gdy księżniczka po raz pierwszy próbowała uciec, wtrącono ją do celi na 3 lata. Przez ten cały czas była torturowana. Jej sytuacja nie uległa poprawie po zwolnieniu z więzienia. Ojciec narzucił jej godziny policyjne, musiała raportować o tym, co robiła danego dnia oraz cały czas patrzeć się przez ramię, jak opisywała to Jouhainen. Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprzeczyły doniesieniom o ucieczce Latifi i twierdzą, że przez cały czas mieszkała z rodziną w domu. Dowodem mają być zdjęcia opublikowane w ten poniedziałek przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZTA, na których księżniczka jest z Mary Robinson, byłą prezydent Irlandii i byłą komisarz ONZDS. Praw człowieka. Ubrana w ciemną bluzę z kapturem i szare dżinsy, Latifa odwraca wzrok od obiektywu lub patrzy w stronę Mary Robinson. Zdjęcia miały zostać zrobione 15 grudnia w Dubaju. Na prośbę rodziny, w dniu 15 grudnia 2018 roku Mary Robinson, była wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka i była prezydent Irlandii, spotkała się z jej wysokością Latifą w Dubaju. Zdjęcia wykonane podczas popołudnia, które spędziły razem, zostały udostępnione za ich zgodą. Podczas wizyty w Dubaju Mary Robinson została zapewniona, że Latifa otrzymuje niezbędną opiekę i wsparcie, jakiego potrzebuje, brzmi oficjalny komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZTA. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.